Gdybym cię zapytał, czego oczekujesz od życia, a twoja odpowiedź byłaby: no cóż, chciałbym mieć szczęśliwe życie, wspaniałą rodzinę, kochające dzieci, kochającą żonę, świetną pracę, interesującą i dobrze płatną, to właściwie uznałbym, że twoja odpowiedź jest tak banalna, że aż nie warto w ogóle się nad nią pochylać. Tyle autor książki, bardzo poczytnej ostatnimi czasy, książki motywacyjnej, której tytułu nie ważę się wypowiedzieć, ponieważ jest lekko niecenzuralny. Ale autor snuje swoją opowieść dalej. Każdy chciałby być szczęśliwy, mieć świetną pracę i dużo pieniędzy. Pytanie jest inne. Ile jesteś gotów wycierpieć, żeby to wszystko osiągnąć? Kiedy patrzymy z zewnątrz na ludzi sukcesu, to widzimy tylko jedną stronę medalu i nie widzimy tego, co oni musieli włożyć, jaki wysiłek, jaki trud, ile samozaparcia wykazać, żeby do czegoś dojść. Innymi słowy, ile tam jest cierpienia w tle. Myślę sobie, że te słowa można by w pewien sposób zaaplikować także do dzisiejszych czytań. W dzisiejszym pierwszym czytaniu Bóg wystawia Abrahama na próbę. Wystawia jego gorliwość, jakby chciał powiedzieć, ile jesteś w stanie wycierpieć. Innymi słowy, ile jesteś gotów przyjąć, bo wszystko, co drogie, przychodzi wraz z cierpieniem. I oczywiście mamy tutaj w 22 rozdziale Księgi Rodzaju bardzo kontrowersyjną opowieść o tym, jak Abraham jest poproszony, żeby swojego syna ofiarował, i to ma być dowód, ostateczny dowód miłości i lojalności wobec Boga. Ta opowieść od stuleci sprawia problemy egzegetom, i to zarówno chrześcijańskim, jak i wcześniej żydowskim. Jak to możliwe, że Bóg mógł poprosić o tego rodzaju rzecz? W naszych czasach, albo czasach nam bliższym, no cóż, Kant na przykład strasznie się oburzał, mówiąc, że to co to za Bóg, który chce tego rodzaju ofiary? A w czasach jeszcze bliższych nam, Dawkins, słynny ateista, propagator ateizmu, właśnie tę historię uważał, czy przytaczał za jeden z dowodów na to, że Bóg jest moralnym potworem. No ale na spokojnie, gdybyśmy uspokoili emocje, to ta historia, która oczywiście nie może być czytana tylko z naszej perspektywy, kiedy tak bardzo wyczuleni jesteśmy na dobro najmłodszych, ale z perspektywy tamtego czasu i pewnej perswazji biblijnej, która jest tutaj zawarta. Warto zauważyć może najpierw trzy rzeczy. Po pierwsze, Bóg wystawia Abrahama na próbę. I od razu wiadomo, że chodzi o próbę. Od razu wiadomo, że nie zakończy się ona tragicznie. To jest próba, to jest test. Po drugie, Bóg prosi Abrahama. W języku hebrajskim, oryginalnym dla tego tekstu, jest użyta formuła, która oznacza prośbę. Bóg jakby łagodnie prosi Abrahama, przy czym gdyby on uznał tą prośbę za przekraczającą jego możliwości, to nie poniósłby żadnej moralnej winy. Bóg prosi. To jest bardzo wyjątkowe, bo nigdzie, albo bardzo rzadko w Piśmie Świętym, Bóg prosi w ten sposób. A i po trzecie, sama góra, na której miał być złożony Izaak w ofierze, to góra Moria. Jej nazwa pochodzi od słowa ra'a, czyli zobaczyć. W tle jest jakieś oświetlenie, jakieś oświecenie, jakieś zobaczenie czegoś z innej perspektywy, co ładnie koresponduje z tą pierwszą częścią, gdzie wiadomo, że chodzi o test. Ja ze swej strony oczywiście wiem, że nie rozwiążę całego tego dylematu i tego problemu, który mamy z tą historią, ale wydaje mi się, że gdyby zobaczyć wszystko w kontekście, w którym Abraham żył, to przecież w tych czasach nie było czymś nadzwyczajnym, że jakieś bóstwo prosiło swojego wyznawcę czy swoich wyznawców, albo żądało nawet ofiary z dzieci. Na terenie Kanaanu, gdzie Abrahamowi przyszło żyć, było to typowe dla kultu Molocha. Innymi słowy,
Abraham musiał wiedzieć o tego rodzaju praktykach i nie były one dla niego aż tak szokujące, jak są dla nas dzisiaj. Szokujące na pewno było wtedy, kiedy sam usłyszał taką prośbę od tego Boga, któremu dopiero co niedawno zaufał. Czyżby był to ktoś podobny Molochowi? Ale Abraham bez słów właściwie zabiera się i idzie, żeby, no cóż, złożyć swojego syna w ofierze. Jak pamiętamy, ta historia bardzo dobrze się kończy, bo zamiast Izaaka w ofierze zostanie złożony baran, który zaplątał się rogami w zarośla pobliskie. Bóg mówi do Abrahama: to była ostateczna próba, przekonałem się, że rzeczywiście jesteś mi wierny, pomimo wszystko, że zaufasz, nawet jeśli rozum mówi nie. Jesteś herosem wiary. Ale wracając do poprzedniego wątku, ile jesteś w stanie wycierpieć, wydaje się, że Abraham tutaj przebił wszystkie możliwe stawki. Oczywiście jeszcze raz wracam do tego, że nie możemy tej historii oceniać z perspektywy naszej wrażliwości, ale z perspektywy całej opowieści o Abrahamie. To jest taki punkt kulminacyjny. Abraham przy wszystkich swoich ograniczeniach jest kimś super wyjątkowym i jest w stanie poświęcić wszystko, co kocha, dla tego nowego Boga, którego odnalazł i z którym zażyła relacja go łączy. Gdy chodzi o cierpienie, to w dzisiejszym drugim czytaniu mamy nawiązanie do pierwszego, bo słyszymy o tym, że Bóg własnego syna nawet nie oszczędził i ofiarował go za wszystkich nas. W ikonografii chrześcijańskiej, ale także w teologii chrześcijańskiej istnieje takie połączenie pomiędzy Izaakiem i Jezusem. Mamy dwóch ojców, Abraham, Bóg Ojciec, i dwóch synów, Izaak i Jezus. I teraz w przypadku tego pierwszego istnieje, jest w tle gdzieś ofiara z tego dziecka i oczywiście ręka Abrahama została powstrzymana przed tym czynem, ale w drugim przypadku Bóg Ojciec okazał się jeszcze bardziej radykalny. O ile Abraham może nam imponować swoim heroizmem wiary, o tyle Bóg Ojciec okazał się o niebo, nomen omen, bardziej radykalny, bo swojego syna jednak poświęcił. Mówimy, że Izaak jest typem, zapowiedzią Jezusa, tej idealnej ofiary, która zostanie złożona za całą ludzkość. Przy okazji te słowa święty Paweł umieszcza w kontekście swojego nauczania o życiu według ducha. To najwyższy stopień wtajemniczenia chrześcijańskiego. I tam przy okazji pojawiają się słowa o cierpieniu. I Paweł mówi: wydaje mi się, że w kontekście tego wszystkiego, co otrzymaliśmy i co jeszcze otrzymamy, cierpienia obecnego czasu, umówmy się, nijak się mają do spodziewanej nagrody. Dlatego właśnie wracam do wątku cierpienia. Jeżeli rzeczywiście na czymś mi zależy, jeżeli rzeczywiście jestem po czyjejś stronie jakiegoś dobra, nie wiem, ojciec, matka na przykład po stronie dobra swoich dzieci, są w stanie wycierpieć dużo, żeby dobro się jakieś zadziało. I teraz właśnie to pytanie powraca. Ile jesteś w stanie ty, drogi chrześcijaninie, wycierpieć dla dobra sprawy? W dzisiejszej Ewangelii po raz kolejny słyszymy opowieść o przemienieniu na górze Tabor. Mamy tutaj apostołów, którzy właściwie przyzwyczaili się, że przy boku Jezusa są same sukcesy. Jezus wskrzesza ludzi, leczy chorych, mówi tak, że wszyscy spijają słowa z Jego ust, a oni są w tym najbliższym otoczeniu Jezusa. Są po prostu, można powiedzieć, urodzeni w czepku. W poprzednim rozdziale, bo ten jest 9, w poprzednim rozdziale, rozdziale 8, słyszymy, jak Pan Jezus próbuje apostołom wyperswadować to dobre samopoczucie na temat obecnego stanu, mówiąc, Syn Człowieczy, czyli ja, będę cierpiał. I wtedy Piotr bierze go na osobność i mówi do niego: porzuć to myślenie w kategoriach takich pesymistycznych, ty myśl pozytywnie. I wtedy
Piotr, książę apostołów, słyszy słowa o tym, że żeby odszedł już, żeby zajął właściwe miejsce, to znaczy za Chrystusem, tak jak przystało uczniowi, i jeszcze słyszy: szatanie, nie myślisz po Bożemu, ale po ludzku. Zaraz w następnym rozdziale mamy znowu tych samych, tego samego apostoła i dwóch innych. Szymona mamy, Piotra, Jakuba i Jana. I to są ludzie, którzy, no przynajmniej w większości, chyba jeszcze tej lekcji, jaką Piotr otrzymał, nie dostali. I oni raczej przyzwyczaili się, że no już tylko lepiej może być. Jezus jest coraz bardziej popularny. Właściwie to wejście na górę Tabor odbywa się w momencie szczytu jego popularności. I wtedy właśnie Pan Jezus przemienia się wobec nich. Chodzi o cudowne przemienienie. Apostoł nie omieszkał tutaj wspomnieć o tym, że jego odzienie stało się białe jak śnieg, co w tej symbolice biblijnej oznacza otwarcie się na nadprzyrodzoną perspektywę. Biel oznacza odwieczność, oznacza wieczność. I Jezus, który w takich właśnie białych szatach się pokazuje, no po prostu jakby wysyła sygnał do wszystkich, którzy to czytają czy oglądają w przypadku tych apostołów trzech, jakby, no czytajcie, sapienti sat, jeśli to jesteście w stanie zrozumieć. A dodatkowe dwie postaci, Mojżesz i Eliasz, które reprezentują przymierze na górze Synaj, czyli całą Torę, prawo, oraz Eliasz, reprezentujący proroków, czyli takie dwa fundamenty, na których cała wiara Izraela się opiera, są w pozycji no, takiej służebnej wobec Jezusa. Jezus wobec tego pokazuje się apostołom jako ktoś jeszcze bardziej, jeszcze przebija tą stawkę, do której przyzwyczaili się apostołowie. Można powiedzieć, jeszcze lepiej. No, ta wyobraźnia już chyba apostołów nie sięga tak daleko. W każdym razie słychać jeszcze głos z nieba, ten sam, który słyszeliśmy nad Jordanem. To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. I natychmiast wszystko znika po usłyszeniu tego głosu. Ale wcześniej apostołowie, tak przyzwyczajeni do tego, no, tego dobrostanu, chcą zbudować namioty szybko, żeby te trzy postaci, które się pokazują, Jezus, Mojżesz i Eliasz, żeby miały gdzie mieszkać, żeby chwila trwała, jak zawieszona w powietrzu. I natychmiast następuje takie jakby prysły ten sen. Po co Pan Jezus pokazał się apostołom w ten sposób? No na pewno nie po to, żeby się popisywać, tylko po to, żeby oni zrozumieli za chwilę, kiedy pójdą już do Jerozolimy, kiedy spotka go fatalny los z perspektywy ludzkiej patrząc, to znaczy kiedy stanie się pojmany, kiedy go pojmają i ukrzyżują, żeby oni rozumieli lepiej, o kogo chodziło. Że to nie jest tylko zwykły człowiek, ale ktoś, kto pochodzi z innego zupełnie świata, ze sfery niebiańskiej. W dniu, kiedy tak bardzo zostaną poddani testowi na wiarę, żeby sobie przypomnieli, kim jest Jezus naprawdę i że to niemożliwe, żeby śmierć była końcem. W ten sposób Jezus umacnia ich na przyjęcie tych tragicznych wieści, które nastąpią, wydarzą się w Jerozolimie. Innymi słowy, jakby Pan Jezus chciał zapytać ich później, chłopaki, ile jesteście w stanie wycierpieć dla relacji, którą macie ze mną? Czy to jest dla was coś drugiego? I w tym kontekście można by powiedzieć, także i my stajemy wobec takiego pytania dzisiaj. Ile jesteśmy w stanie wycierpieć? Ksiądz Dariusz Iwański. Pozdrawiam.